Aniołki i spółka. Zawsze trudno zaakceptować. Przykro mi, Rafa, ale to konieczne. Rozdzieleni. Wiadomo, że nie da się jej uniknąć, ale do ostatniej chwili ma się nadzieję. Chciałabyś coś dodać? A kiedy nadejdzie, próbujemy zachować resztki godności. Jestem gotowa przyjąć każdą karę, jaką pan uzna za słuszną, profesorze. Doceniam to, Raf. Zaczekaj tu do mojego powrotu. Dokąd pani idzie? Dowiesz się we właściwym czasie. Czemu nie teraz? Dość, Siarkusie. Nie pogrążaj się jeszcze bardziej. Arkanie, nie mogę uwierzyć, że do tego doszło. Chciałbym, żeby było inne wyjście. Przykro mi. Jest lepiej, niż się spodziewałam. Zaraz wejdą do sali portretów. Będziemy wszystko wiedzieć, pani. Malachiaszu, już za kilka chwil ta para głupców odsłoni przed nami wszystkie sekrety najświętszego sanktuarium ziemskich istot! Jest pani gotowa? Tak. O wielka bramo sekretów, sanktuarium ziemskich dusz, które kryje wszystkie portrety. Opiekun prosi o dostęp. O wielka bramo sekretów. Sanktuarium ziemskich dusz, które kryje wszystkie portrety. Kusicielka prosi o dostęp. Co? Co się stało? Nie, nic nie widać. A niech to! Tak jak podejrzewałam, stąd nie da się zajrzeć do sali portretów. Ale... Zostaw mnie samą, Malachiaszu! Tak, pani. Na co jeszcze czekasz? Przecież kazałam ci odejść! Moja królowa cierpi, ale wiem, co sprawi jej radość. Aż do dzisiaj Raf i Siarkus pracowali razem nad duszą tej oto ziemskiej istoty. Ale dla dobra wszystkich wiecznych istot Raf i Siarkus muszą zostać rozdzieleni. Czuję się, jakby ktoś urwał mi skrzydła. Niełatwo stawić czoło karze, szczególnie jeśli oznacza ona utratę bliskiej osoby. Raf, nie możesz tak tu siedzieć. Wiem, że masz doła, ale nie odezwałaś się nawet słowem. Co jej się stało? Nie może się pogodzić z karą, którą dał jej profesor. Rozumiem to. Rozdzielili ich i oczywiście Siarkus musiał przypaść mnie. Mówisz poważnie? Dobrze wiedzieć, że Raf jednak nie oniemiała do końca, prawda? Tak, mnie dali Siarkusa, a ty będziesz z Gasem. Myślałam, że wiesz. Wiedziałam tylko, że nie zajmuje się już Andrzejem. Akurat kiedy zdążył mnie trochę polubić. Ale musieli dać ci kogoś w zamian, prawda? Tak, ale będę musiała zacząć od zera. Nie martw się, pomożemy ci. Poczujesz się lepiej, jak poznasz swojego nowego podopiecznego. Podopieczne. Liczba mnoga. Dali mi bliźniaczki. A? Nazywają się Julia i Helena i są nowe w mieście. To się nazywa posiadłość. Twoje podopieczne muszą być super bogate. Na pewno nieźle szaleją na zakupach. Chodźcie, zajrzyjmy do nich. Nie przesadzaj, może nie będzie aż tak źle. Och, zawsze mówisz tak samo. Przecież wiesz, jak jest po każdej przeprowadzce. To prawda. Nowa szkoła, nowi znajomi. Lubią nas tylko dlatego, że jesteśmy bogate. Masz absolutną rację. Wszyscy widzą jedynie pieniądze, ale nie dostrzegają w nas prawdziwych osób. O, straszne. Tak, mamy szczęście, że nas to nie dotyczy. Z
zgadzam się z Uri. Prawdziwa przyjaźń warta jest każdych pieniędzy. Chyba straciły wszelką nadzieję, że kiedyś będą miały przyjaciół. A gdybyśmy zwyczajnie nie poszły do szkoły? Julka, co ty w ogóle gadasz? Wyjdziemy z domu jak zwykle, a potem powiemy kierowcy, żeby nas zawiózł gdzie indziej. Zrobi, co mu każemy. Myślisz, że to się uda? Ciekawe, co będzie, jak kierowca powie o wszystkim naszym rodzicom. A... Jeśli... Po co się nad tym zastanawiać? To gaz. Do usług. A, jesteś ohydny. Tak, staram się. Uciekaj stąd, zostaw je w spokoju. Nie ma bata. Drakonia mnie do nich przydzieliła, a ja nie mogę zawieźć belferki. Sama nie wiem. Pomyślimy w samochodzie. Okej. No dobra, jedźmy. Te dwie nie postawią stopy w szkole. Słowo diabła. Zobaczysz, że pójdą do szkoły. Słowo anioła. Nie tylko tam pójdą, dobrze, ale jeszcze poznają nowych przyjaciół. Powiedziałaś. Myślisz, że jesteś taka twarda? Nigdy nie byłaś ze mną w sali walk. Wyścig snowboardowy? Świetnie! Popatrz na to, Mondralo! Pewnie się zmartwisz, ale przeszedłem na dietę. Opowiem ci o tym na mecie. Muszę zdobyć nad nim przewagę. Nie? Ta skała wygląda na świetną skocznię. To jest to! Skrzydła szybkości! Tak! Skąd się tu nagle wzięło? Dopiero się rozgrzewam, diable! Muszę ją zatrzymać. Czas na artylerię. Skrzydła ziemi! Muszę się skoncentrować, albo skończę na najbliższym drzewie. Królowa na pewno będzie bardzo zadowolona. Co się znowu dzieje? To wielkie drzewo zaraz mnie przygniecie. Chyba że teraz! Nie wiem, jak mogłem spudłować. Jak mam się ciebie pozbyć? Jeśli Siarkusowi się nie udało, ty nie masz najmniejszych szans. Zobaczymy, czy uciekną przed tym. To lawina! Jeśli teraz się poddam, gaz wygra. Ale jeśli nic nie zrobię, w ogóle nie dojadę do mety. Kamienne skrzydła! Gaz wygrał pierwszy ruch. Ciekawe, co wykombinuje. Zapraszam, panie. Hej, a gdzie się podział Alfred? Alfred jest... jest na wakacjach dzisiaj. Ja prowadzę. Nazywam się Gaston. Więc go zastępujesz? Tylko dziś? Zgadza się. Zawiozę was, gdzie tylko zechcecie. To dokąd jedziemy? Dokąd je zabierasz? To nie jest droga do szkoły. Ej, otrzep się. Czy ty coś mówisz, Gastonie? Nie, proszę pani, nie powiedziałem ani słowa. Nie możesz podjąć decyzji za nie. Nie wiem, o co ci chodzi. Zabieram je tylko na małą wycieczkę krajoznawczą, to wszystko. No to jak będzie? Idziemy do szkoły? Czy w jakieś ciekawsze miejsce? Jeszcze nie wiem. Spójrz na tę ulicę. Jest okropna. No właśnie, i dlatego nie ma mowy, żeby ktoś nas tu rozpoznał. Gastonie, mógłbyś się zatrzymać? Nie rób tego, muszą iść do szkoły. Ich wybór. A, wiesz co, Julka, nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Przynajmniej nie siedzimy w szkole. To miejsce ani trochę nie przypomina naszego sąsiedztwa. Rusz się, kropku! Wiem, że nieładnie tu pachnie, ale mamy robotę. Kropku, aktywuj metamorfozę! Nie podoba mi się tu. Może lepiej jedźmy do szkoły, co? Nie marudź. Zobaczysz, będzie fajnie. Podoba wam się? O!
To moje dzieło. Jest świetne, gratulacje. Dzięki, ale nadal się uczę. Wy chyba nie jesteście stąd. Po czym poznałaś? To widać. Zgubiłyście się? Jesteśmy nowe w mieście, więc nie za bardzo znamy okolice. Właśnie idę do centrum, więc jeśli chcecie, możecie się zabrać ze mną. To byłoby super, prawda, Helciu? Oddałabyś nam ogromną przysługę. Ruszajmy. Pokażę wam wszystkie moje dzieła. Jesteśmy na miejscu. Niemożliwe. Ty też się tutaj uczysz? Tak, co cię tak dziwi? Myślałam, że to nie w twoim stylu. Ta szkoła jest znacznie fajniejsza niż sądzisz. Chodzi tu cała masa fajnych ludzi, to znaczy fajnej młodzieży. No co wy, chyba nie boicie się wejść? Muszę już lecieć, nie chcę się spóźnić. Pa! Naprawdę miło było cię poznać. Chodźmy. Może ta szkoła będzie inna niż poprzednie? Może nawet poznamy kogoś fajnego? Wygrałaś! Bliźniaczki podjęły właściwą decyzję. Na cześć Raf? Hip hip, hurra! Brawo, Raf! Brawo! Hej, Mik, co się stało? Siarkus rozłożył mnie na łopatki. Rządzę! Miki nie miała ze mną najmniejszych szans. To znaczy, że wielki Siarkus powrócił? Cieszę tak, się. I tym razem ten jego aniołek tak łatwo nam go nie odbierze. Malachiaszu, jestem niezadowolona. Gdzie byłeś? Prosiłaś, by cię zostawić samą, pani. Odpowiedz na moje pytanie. Chciałem pozbyć się Raf. Zawsze obserwujesz ją przez okna wideo. Pomyślałem, że ją dla ciebie zgładzę. Ty głupcze! To te łańcuchy są źródłem mojej udręki, nie Raf! Ona jest kluczem do mojej wolności! Wspólnie Raf i Siarkus wyzwolą mnie z tej otchłani, w której zostałam uwięziona! Anioł i diabeł zostali rozdzieleni. Arkan i Drakonia zdali sobie sprawę z niebezpieczeństwa, ale to jeszcze nie koniec. Imperia tak łatwo się nie poddaje. Obmyśliłam już nowy plan i wiem, że będzie niezawodny. Rozkazuj, pani. Jestem do twoich usług. Tym razem zadbam o to, żeby tej dwójki nie dało się rozdzielić. You've always dreamed of as a special friend for whom the moment to grow up is there, and so she has to leave, for the challenge is hard.